Pierwszym prezesem został druh Władysław Michalczuk. Później tą funkcję sprawowali druhowie Jerzy Chwesiuk, Eugeniusz Szabaciuk, Zbigniew Jaworski, Zygmunt Szabaciuk i obecny w dniu dzisiejszym nasz młody prezes Michał Kołkowicz. Pierwsza pompa ręczna, którą jednostka otrzymała od Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, była wożona na wozie zaprzęgowym w dwa konie. W 1973 roku jednostka otrzymała samochód marki Żuk, którego kierowcą został druh Zygmunt Szabaciuk. W 1979 roku jednostka otrzymała wóz bojowy Star 26. Samochód bojowy służył w jednostce do roku 1990. W tym samym roku jednostka pozyskała wóz bojowy Star 244. W roku 2002 samochód został skarosowany i wyposażony w autopompę i działko wodne. Obecnie na wyposażeniu naszej jednostki jest samochód MAN, który został pozyskany w roku 2013. Na wyposażeniu jednostki były też samochody lekkie marki Żuk i Lublin. Obecnie posiadamy samochód lekki marki Ford. Od początku swojego istnienia jednostka borykała się z problemami lokalowymi. Pierwsza strażnica, gdzie przechowywano sprzęt, znajdowała się w budynku po młynie, który znajdował się przy drodze do przechodziska naprzeciw szkoły podstawowej.
Ze względu na zły stan techniczny budynek rozebrano, a sprzęt przeniesiono do garaży spółdzielni kółek rolniczych w Drelowie. W 1977 roku z inicjatywy strażaków rozpoczęto budowę obecnej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Budowa prowadzona w czynie społecznym i została zakończona w 1991 roku. Strażnica została oddana do użytku i w czasie uroczystości otwarcia strażakom został wręczony sztandar, który był ufundowany i poświęcony 3 lata wcześniej. Strażacy byli także fundatorami płaskorzeźby i kapliczki poświęconej patronowi strażaków świętego Floriana. W swojej 60-letniej historii jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Drelów uczestniczyła w wielu akcjach i pożarach. Przeglądając sprawozdania z działalności OSP, należy stwierdzić, że w roku na rok przybywa zdarzeń, w których uczestniczą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Drelowie. Od roku 1995 OSP w Drelowie została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W OSP Drelów działały dwie jednostki specjalistyczne. Były to Grupa Ratowniczo-Poszukiwawcza z psami i Grupa Ratowniczo-Ratownictwa Wysokościowego. W 2002 roku została powołana Grupa Poszukiwawcza Ratownicza z psami, a inicjatorem powstania grupy był druh Mariusz Filipiów. Do grupy należeli także druhowie Tomasz Bieniek, Jolanta Zychowicz, Przemysław Zandecki, Marek Nestoruk, Andrzej Stańczuk, Zygmunt Trzebaciuk, Jarosław Korolczuk, Karol Bieniek oraz Hubert Włodarczyk. Opiekowali się oni psami Bero, Askin i Rambo. Drugim zespołem, który powstał przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Drelowie, była Grupa Ratownictwa Wysokościowego. Zapoczątkowała ona swoją działalność w roku 2011. Grupę założył druh Marek Nestoruk. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego nadało medale za zasługi dla pożarnictwa następującym druhom. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymują następujący druhowie: Wiesław Kozaczuk, Arkadiusz Panasiuk, Ireneusz Szabaciuk. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymuje druh Stanisław Popijantus. Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymują następujący druhowie: Piotr Kołtun, Kamil Sawczuk, Andrzej Wawrysiewicz. Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Białej Podlaskiej nadało odznakę strażak wzorowy następującym druhom: Michałowi Bieleckiemu, Damianowi Gosiowi, Mateuszowi Filipiukowi, Michałowi Kołkowiczowi, Dawidowi Kołtunowi, Piotrowi Kołtunowi, Arkadiuszowi Milaniukowi, Kamilowi Sawczukowi, Jackowi Semeniukowi, Patrykowi Semeniukowi, Adamowi Szmuniewskiemu oraz Pawłowi Zieniukowi. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Drelowie nadało odznaki za wysługę lat. Odznakę za wysługę 60 lat otrzymują następujący druhowie: Czesław Stefaniuk, Józef Zacharuk. Odznakę za wysługę 55 lat otrzymują następujący druhowie: Zbigniew Jaworski, Franciszek Jerzy Stefaniuk, Mieczysław Strok, Zygmunt Szabaciuk. Odznakę za wysługę 50 lat otrzymują następujący druhowie: Zdzisław Maksymiuk, Zenon Szabaciuk. Odznakę za wysługę 45 lat otrzymują następujący druhowie: Jan Ołtuszyk, Eugeniusz Szabaciuk. Odznakę za wysługę 40 lat otrzymują następujący druhowie: Adam Szulik, Teresa Waszczuk. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku SPRP w Drelowie nadało odznaki za wysługę. Odznakę za wysługę 35 lat otrzymują następujący druhowie: Jerzy Habryluk, Jerzy Makaruk, Adam Ołtuszyk, Ryszard Semeniuk, Mieczysław Sidorczuk. Odznakę za wysługę 30 lat otrzymują następujący druhowie: Ireneusz Bielecki, Marek Niestoruk, Krzysztof Tarasiuk, Zbigniew Zieniuk. Odznakę za wysługę 25 lat otrzymują następujący druhowie: Mariusz Filipiuk, Jarosław Jaworski, Tadeusz Kondraciuk, Stanisław Popijantus, Krzysztof Semeniuk, Wojciech Szabaciuk, Andrzej Wawrysiewicz.
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Tynelowie nadało odznaki za wysługę. Odznakę za wysługę 20 lat otrzymują następujący druhowie: Marek Dokudowiec, Wiesław Kozaczuk, Ireneusz Szabaciuk. Odznakę za wysługę 15 lat otrzymują następujący druhowie: Maciej Nekreś, Kamil Olesiejuk, Arkadiusz Panasiuk, Tomasz Stańczuk. Odznakę za wysługę 10 lat otrzymują następujący druhowie: Patryk Kołtu, Łukasz Kowalczuk, Kamil Sawczuk, Robert Strok, Paweł Zieniuk. Za wysługę 5 lat następującym druhom: Michał Bielecki, Mateusz Filipiuk, Andrzej Goś, Damian Goś, Dariusz Jurkowski, Michał Kołkowicz, Dawid Kołtun, Piotr Kołtun, Arkadiusz Milaniuk, Leszek Nazaruk, Jacek Semeniuk, Patryk Semeniuk, Mateusz Strok, Adam Szmulniewski. W imieniu nieobecnego niestety, który musiał się oddalić w kierunku sobie wiadomym dopełniania obowiązków starosty Mariusza Filipiuka, swoim własnym jako prezesa zarządu oddziału gminnego ZOSP w Drelowie, jak i w imieniu samorządu, który reprezentuję, złożę wam najserdeczniejsze życzenia. Jesteście jednostką wyjątkową, jednostką może nie najstarszą w naszej gminie, ale jednostką, która w sposób szczególny scementowała swoim działaniem cały Drelów. Wszystko, co działo się od czasu, gdy nowy Drelów zaczął się budować po podziale administracyjnym i od momentu, gdy Drelów stał się stolicą naszej gminy, naszego samorządu, jesteście obok zaangażowani w to, co dzieje się w tej miejscowości. Wielu dzisiaj leciwych, starzem, choć młodych wyglądem i duchem strażaków miałem przyjemność honorować odpowiednimi tytułami i odznaczeniami. Taka refleksja nasuwa się sama. To są wszystko ci druhowie, ci ludzie, ci mieszkańcy sołectwa Drelów, których zawsze widać na pierwszej linii frontu, gdzie cokolwiek dobrego się dzieje. Gdy budowana jest szkoła, gdy remontowana jest droga, gdy budowana jest strażnica czy gminne centrum kultury. Wasza, koledzy druhowie, postawa, wasza umiejętność wspierania wszelkich lokalnych inicjatyw, a właściwie powiem więcej, wasza umiejętność inicjowania tych lokalnych inicjatyw, to jest siła tej jednostki. Jednostki odmłodzonej, co bardzo, bardzo cieszy. Wiele jednostek ma problemy niestety z młodymi. Ale żeby jednostka była silna, żebyście byli godni tej wielkiej sprawy, której udziałem była praca waszych poprzedników, to musicie z nich brać przykład. Musicie być scementowani, związani i wspierani przez tychże starszych druhem strażaków. Liczę na to, że tak się stanie. Jestem co do tego przekonany. Z tego miejsca chciałem jako prezes zarządu oddziału gminnego, a jednocześnie wójt gminy, zapewnić, że będziemy was wspierać tak, jak wspieramy wszystkie nasze prężnie działające jednostki na terenie działania naszej gminy. Macie piękną strażnicę, doskonale wyposażoną, dosprzętowioną dzięki waszym staraniom, dzięki umiejętnościom, no jakimś tam skromnym wsparciu również samorządu, będą skromne. Coś nam się udało w ostatnich latach. Rzeczywiście, jeśli chodzi o jednostki, myślę, że jednostka OSP Drelów jest najlepiej, albo jedno z najlepiej wyposażonych jednostek, nie tylko w powiecie, ale i w całym województwie. Życzę wam adekwatnego zaangażowania do sprzętu, który posiadacie, żeby on jak najlepiej był wykorzystany, choć żeby wyjazdów było jak najmniej. Życzę wam, druhowie, tylu powrotów i do wyjazdów. Życzę wam, druhowie, żebyście zasłużyli i żebyście dostąpili tego społecznego zrozumienia, jak bardzo nam potrzebnego. Żeby nie było słów krytyki, a żeby jeśli taka była, to była tylko rzeczowa i mobilizowała was do jeszcze większej staranności, jeszcze większego działania. Ja bardzo dobrze widzę tą jednostkę. Ja bardzo dobrze jej życzę, jak my wszyscy zresztą tu obecni. Dajcie z siebie wszystko, a będziecie dumni z tego, co zrobiliście i będą dumni z was, wasi rodzice, wasi sąsiedzi, wasze rodziny i my wszyscy. Nie ma gminy Drelów bez jednostek OSP. Nie ma jednostek OSP bez zacnej, mocnej, sprzętowo i duchem jednostki OSP Drelów. Otóż mamy jubileusz 60 lat i mamy taką sytuację, gdzie jest tutaj w loży honorowej druh Józef, który był wśród współzałożycieli
tejże jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. I nie wiem, czy wszyscy zauważyli. Spójrzcie na tą 60-letnią jubilatkę, na tych druhów. Młodzież i jeszcze raz młodzież. To znaczy, że są następcy. Po 60 latach Ochotnicza Straż Pożarna w Drelowie funkcjonuje. I to nieźle funkcjonuje. Z pewną werwą mamy w tej jednostce i drucha, który jest członkiem Państwowej Straży Pożarnej. Druh z wykształceniem. I mamy w tej jednostce, z tej jednostki wywodzi się prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nasz starosta bialski, Mariusz Kielicki. I mamy doświadczenia bojowe różne. I mamy doświadczenia z zakresu pracy, wymiernej pracy. Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że grupa ratownicza z psami to była bodajże, jeśli chodzi o jednostki ochotniczych straży pożarnych, dwie grupy w skali kraju. Tylko. Kilka dni temu minęło 30 lat od uchwalenia ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, która dała podstawy nowoczesnemu ratownictwu, dzięki czemu w latach następnych ukazało się rozporządzenie o Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, które dało na następne dziesięciolecia podstawy tego ratownictwa. I jak czas pokazał, pomysł świętej pamięci generała Feliksa Dery, który był inicjatorem tychże nowoczesnych rozwiązań, mamy dzisiaj Ochotniczą Straż Pożarną w pełni umundurowaną, dobrze wyposażoną, zdyscyplinowaną i wykształconą. Bo strażak w dzisiejszym czasie, strażak ratownik OSP jest tożsamy ze strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Programy szkolenia nie odbiegają niczym od tych w Państwowej Straży Pożarnej. Na przestrzeni tych 60 lat nie zabrakło pasji wśród zarówno prezesów, jak i członków tejże jednostki. Bo gdyby nie było pasji, zgody, tego zaangażowania w tej lokalnej, małej społeczności, nie byłoby takiej jednostki, nie byłoby takiego skupiska. I co mnie najbardziej cieszy, nie byłoby tych młodych ludzi, którzy dopływają, gdzie następuje ta zmiana pokoleniowa. Nie ma takiego rozrzutu, że druh prezes ma obawy, że nie będzie komu wyjechać. Druhu Michale, niech ta jednostka niesie z dumą ten sztandar ku następnemu jubileuszowi. Seniorom, założycielom życzę dużo lat w zdrowiu, żeby wspomagali dobrym słowem tych młodszych druhów. Gratuluję, dziękuję. Dziękuję bardzo. W imieniu wszystkich druhów strażaków OSP Drelu składam serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej jubileuszowej uroczystości. Dziękuję zwłaszcza zaproszonym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i chcieli razem z nami uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Księżom dziękuję za uroczyste odprawienie mszy świętej. Dziękuję wszystkim przybyłym mieszkańcom Drelowa i okolicznych wiosek oraz Zarządowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Drelowie i strażakom przybyłym z jednostek OSP. Serdecznie dziękuję wójtowi gminy Piotrowi Kazimierskiemu i Radzie Gminy za pomoc finansową i organizacyjną dzisiejszej jubileuszowej uroczystości, za pomoc organizacyjną, nadzór i prowadzenie tej uroczystości dziękuję druhowi Mateuszowi Podatkowi. Dziękuję wszystkim sponsorom za okazaną pomoc i wsparcie finansowe i rzeczowe. Osobiście pragnę gorąco podziękować wszystkim strażakom OSP w Drelowie i mieszkańcom za włożony trud, pracę i zaangażowanie w przygotowanie 60-lecia naszej jednostki.